my! Przejdziemy na tamtą stronę, wstawcie piłki na tamtą stronę. Liczyliśmy na to, że więcej razy wejdziemy na to boisko, ale wiadomo jak jest, to ta pogoda zdecydowanie nie pomogła temu, żeby w ogóle wejść na to boisko, ale na szczęście udało się, mamy piękne słońce, ta temperatura nie jest, że tak powiem, sprzyjająca temu, żeby to boisko szybko się jakoś w jakiś sposób zregenerowało, nie znam się na tym, ale cieszymy się, że dzisiaj mogliśmy wejść nawet na te pół godziny, kopnąć piłkę, pobiegać nawet na tej nowej części i przede wszystkim na trawie. Trochę czuć już to, że jutro gramy ten pierwszy mecz ligowy, że jutro przyjedzie Sandecja i 15:30 wracamy do Ekstraklasy? Znaczy ja już taką tremę i, że tak powiem, taki mały dreszczyk emocji czułem tydzień temu już po ostatnim sparingu między sobą. Już wtedy zdałem sobie sprawę, że już za tydzień będziemy grali mecz i to było, potrwało jakieś 2-3 dni, ale później była pełna koncentracja i tak naprawdę wiara w to, co zrobiliśmy i to, co robimy, w jaki sposób wyglądamy i chyba dlatego tego dreszczyku i tej tremy już tak wielkiej nie ma, aczkolwiek wiadomo, że no jutro już jest dzień meczowy i to zupełnie inaczej będzie wyglądało, ale czuję, że jest dobrze i że będzie dobrze przede wszystkim. Liczymy na to, że ten cały okres, który pozostał do zakończenia sezonu, to będzie bardzo fajna podróż, fajne wyzwanie i zapraszam kibiców do bycia częścią tego od samego początku, od tych właśnie niesprzyjających warunków, choć dla mnie pogoda jest fajna, wystarczy się ciepło ubrać. W Norwegii zawsze mówią, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie, więc bierzcie czapki, koce, rękawiczki, czapki, jeszcze raz czapki, jeszcze raz koce, dużo ciepłej, gorącej herbaty i stawiajcie się na stadion. Bo na pewno będzie gorąco i bądźcie częścią tego powrotu naszego na pozycję, na której powinniśmy być i przede wszystkim tej fajnej podróży. Serdecznie wszystkich zapraszam.